przyczyny wybuchu I wojny światowej. Na przełomie XIX-XX wieku zmieniła się sytuacja polityczna w Europie w wyniku m.in. kolonizacji, w wyniku kolonializmu. Powstały nowe mocarstwa w Europie i poza Europą. Takim nowym europejskim mocarstwem stały się Niemcy, które po zjednoczeniu w 1871 roku zaczęły być potęgą gospodarczą i militarną, zaczęły rywalizować o nowe kolonie z Wielką Brytanią i z Francją, czyli z mocarstwami wcześniej już istniejącymi, a żeby te kolonie móc zdobyć, niezbędne było rozbudowanie armii i floty. Tu widzimy karykaturalne przedstawienie właśnie apetytu Niemców na zdobycie nowych ziem na naszej planecie. Innym mocarstwem, które powstało w wyniku kolonializmu XIX wieku, były Stany Zjednoczone, które co prawda ogłosiły politykę izolacjonizmu, czyli nie wtrącania się w sprawy europejskie, ale bardzo miały ochotę wtrącać się w sprawy azjatycko-pacyficzne, czyli tutaj były zainteresowane zdobywaniem nowych kolonii na Oceanie Spokojnym oraz w Azji Wschodniej. Dlatego też Amerykanie podporządkowali sobie dawne terytoria hiszpańskie, Filipiny, Kubę, Puerto Rico, czyli obszar położony tutaj i obszar położony tutaj. Oprócz tego państwo amerykańskie się rozrastało demograficznie, dlatego że do USA przybywała duża ilość ludności europejskiej, wielu emigrantów, którym się w Europie nie wiodło z różnych powodów, najczęściej ekonomicznych. I trzecim nowym mocarstwem, które zaczęło być ważne na przełomie XIX-XX wieku, to Japonia, która po okresie również izolacji trwającej kilka wieków, w XIX wieku została zmuszona do otwarcia się na kulturę i cywilizację Zachodu. Wskutek tego nastąpiła modernizacja Japonii oraz europeizacja, czyli unowocześnienie technologii różnego rodzaju oraz przyjęcie kultury, częściowo oczywiście kultury europejskiej. W ślad za tym poszła ekspansja terytorialna, ponieważ Japończycy zamieszkują wyspy bardzo ubogie w surowce naturalne. Japończycy szukali tych surowców naturalnych gdzie indziej. Te surowce były potrzebne, aby uruchomić fabryki. Pamiętamy XIX wiek, to rewolucja przemysłowa między innymi. Więc Japończycy ruszyli na Chiny, zajmując tutaj Mandżurię, ruszyli na Koreę i ruszyli na Tajwan, czyli na tą wyspę położoną tutaj w tym miejscu. W ten sposób Japończycy zwiększali swoje terytorium. A oprócz tego w 1904 roku Japończycy uczestniczyli w wojnie prowadzonej z Rosją. Tą wojnę Japonia wygrała. Ta wojna toczyła się o Port Arthur, tutaj południową część wyspy Sachalin. Rosja tą wojnę przegrała, między innymi ulegając w bitwie morskiej pod Tsushimą. Kolejną rzeczą, która wpłynęła na to, że wybuchła I wojna światowa, czyli kolejną przyczyną, oprócz powstania tych nowych mocarstw i ich chętki na zdobycie nowych ziem, kolejną przyczyną był wyścig zbrojeń. Każde z mocarstw się zbroiło, przestawiało produkcję swoją właśnie na potrzeby armii. Tak jak tutaj widzimy, produkowano broń masowo i również kobiety zaangażowano do tego procesu, a więc jak największą siłę ludzką zaangażowano. Wskutek tego, tak jak już wspomniałem, nastąpiła militaryzacja gospodarki, czyli przestawienie gospodarki z produkcji takiej, powiedzmy, spożywczej na właśnie militarną. No i wzrósł w społeczeństwie prestiż służby wojskowej. Po prostu ludzie uważali, że wojskowych należy obdarzać szacunkiem. Wielu ludzi chciało realizować się poprzez wstąpienie do wojska i karierę wojskową. Ta gospodarka była do tego stopnia w niektórych krajach przestawiona na militaryzm, że jak widzimy, podczas wojny, która później wybuchła, zamiast kiełbasy produkowano cepeliny. Wskutek tego wyścigu zbrojeń zobaczmy, jak kształtowały się wydatki na te zbrojenia. I tutaj widzimy, który kraj ile pieniędzy przeznaczał na
militaria i widzimy, im bliżej wybuchu I wojny światowej, czyli im bliżej roku 1914, tym zazwyczaj tych wydatków więcej. Kolejną przyczyną wybuchu konfliktu były konflikty kolonialne, wojny o kolonie pomiędzy państwami europejskimi. No i tak, mamy wojny burskie w południowej Afryce, gdzie tutaj starli się Anglicy i Burowie, ale Burowie wspierani przez Niemców. Mamy kryzys marokański, mamy tutaj konflikt pomiędzy Niemcami a Francją. Takich konfliktów było oczywiście więcej, to są tylko przykłady. Oprócz tego w środkowo-wschodniej Europie oraz w Europie Południowej również zaogniały się konflikty. Jeśli chodzi o Bałkany, czyli terytorium Półwyspu Bałkańskiego, tam coraz bardziej słaba dominacja Turcji, która Bałkany zajęła już kilka wieków wcześniej, rozszerzała się idea panslawizmu, czyli zjednoczenia wszystkich Słowian, pan, czyli wszystko, slawizm, czyli Słowianie. Tą ideę stworzyli Rosjanie, skierowali ją do ludów słowiańskich, które nie miały niepodległości wówczas. Rosjanie chcieliby, przynajmniej obiecywano wtedy, że Rosja zjednoczy wszystkie państwa słowiańskie, oczywiście pod berłem cara rosyjskiego, i w ten sposób Rosja zachęcała Słowian do buntów na tle narodowo-wyzwoleńczym. Między innymi z tego okresu właśnie i z tej idei wyrasta pomysł na flagi słowiańskie, które są złożone z tych trzech barw, tak samo jak flaga Rosji. Te trzy barwy znajdziemy na przykład we fladze chorwackiej, we fladze czeskiej, we fladze słowiańskiej. No w polskiej fladze brakuje tego niebieskiego, czyli nie do końca tutaj Polacy w tą ideę panslawizmu się zaangażowali. Z przyczyn oczywistych Rosja była naszym zaborcą. Oprócz tego w Rumunii, Bułgarii i Turcji coraz bardziej ujawniały się wpływy niemieckie, czyli Niemcy coraz bardziej angażowali się w politykę wewnętrzną tych trzech krajów, próbując te kraje pozyskać jako sojuszników. Ponadto Austro-Węgry, czyli dualistyczna monarchia, była zainteresowana zajęciem dawnych terytoriów tureckich, a więc chodziło oczywiście o zajęcie Bałkanów. No i kiedy wspomniałem o tych aspiracjach niepodległościowych narodów słowiańskich i no przede wszystkim słowiańskich, no to zobaczmy, obszar zajmowany przez Austro-Węgry był zamieszkiwany na przełomie XIX-XX wieku przez wiele, wiele narodów. Oprócz Niemców znaleźli się tam Węgrzy oraz liczni Słowianie, Czesi, Słowacy, oczywiście Polacy, Słoweńcy, Chorwaci. Mamy tutaj również takie narody jak Ukraińcy, Rumuni. Także tutaj bardzo wiele narodów, każdy z narodów chciałby niepodległości i na tej nucie niepodległościowej Rosja próbowała grać, tworząc ideę panslawizmu. Kolejną przyczyną zaognienia się sytuacji politycznej w Europie na początku XX wieku była aneksja Bośni i Hercegowiny dokonana przez Austro-Węgry w 1908 roku. Bałkany stały się takim bardzo newralgicznym punktem w Europie, dlatego że Serbia, Czarnogóra, Bułgaria i Grecja wystąpiły w 1912 roku przeciwko Turcji i skutecznie tą wojnę przeciwko Turcji prowadziły. To jest pierwsza wojna bałkańska. Turcja w wyniku tej wojny utraciła większość europejskich terytoriów, powstała w wyniku tej wojny Albania, ale w roku następnym, 1913, wybuchła druga wojna bałkańska, która się rozegrała pomiędzy dawnymi sojusznikami, czyli Bułgarią, Turcją, Grecją, Rumunią, Czarnogórą. Tutaj sojusznicy się dawni ze sobą posprzeczali i Bułgaria, która w pierwszej wojnie bałkańskiej była wśród zwycięzców, w drugiej wojnie bałkańskiej znalazła się wśród pokonanych, utraciła swoje zdobycze z pierwszej wojny bałkańskiej. Wojny bałkańskie możemy sobie zaobserwować na tej mapie. Widzimy granice sprzed wojen bałkańskich, zajmowany ten teren przez Turcję. Później w wyniku pierwszej wojny Turcja traci te tereny. Te tereny przypadają poszczególnym krajom, które toczyły tę wojnę, a następnie wybucha druga wojna bałkańska, gdzie Bułgarii zostają odebrane tereny, które wcześniej zdobyła.
I tą sytuację na Bałkanach znakomicie ilustruje ta karykatura Balkan Trouble, czyli kłopoty bałkańskie. I widzimy pod spodem podpis temperatura wrzenia. Widzimy tutaj Bałkany przedstawione jako taki mega duży kocioł. Oczywiście pod kotłem jest ogień. W kotle się gotuje, wrze, pokrywka podskakuje. Tą pokrywkę próbują utrzymać na miejscu władcy najważniejszych mocarstw europejskich wówczas. No i sam widzisz, czy te próby ich są skuteczne, czy nie. Oni rozpaczliwie próbują tą pokrywkę przycisnąć, czyli utrzymać spokój na Bałkanach, ale oczywiście ich próby muszą być skazane na niepowodzenie. Spróbuj odgadnąć, która postać jest przypisana do którego kraju, czyli spróbuj zidentyfikować państwa reprezentowane przez tych tutaj polityków, monarchów. Poza Bałkanami, takich terytoriów w Europie konfliktowych, narażonych na konflikt, było więcej. Irlandczycy chcieli walczyć o niepodległość. Na Bałkanach oczywiście mówiliśmy, że te konflikty o niepodległość również istniały. Ponadto niektóre kraje europejskie, na przykład Francja czy Rosja, bardzo łakomym okiem patrzyły na cieśniny czarnomorskie, czyli Bosfor i Dardanele, cieśniny, których posiadanie umożliwiało handel, czy nie handel, kontrolę i zarabianie na handlu morskim rozgrywającym się pomiędzy Morzem Czarnym a Morzem Śródziemnym. Jeszcze innym miejscem konfliktu było pogranicze niemiecko-francuskie, czyli obszar Alsacji-Lotaryngii. Jest to obszar sporny pomiędzy tymi dwoma państwami od wielu, wielu lat. W końcu kolejną przyczyną konfliktu jest powstanie dwóch bloków polityczno-wojskowych, które były oczywiście do siebie nastawione antagonistycznie, czyli były przeciw sobie stworzone. Pierwszy blok nazywa się Trójprzymierze, albo inaczej państwa, które w tym bloku istniały, możemy nazwać państwami centralnymi, dlatego że one były zorientowane w centrum Europy. Jak ten blok powstawał? W 1879 roku przymierze militarne zawarły Niemcy i Austro-Węgry. I do tego przymierza w roku 1882 dołączyły Włochy. W ten sposób powstał taki trójkąt, można powiedzieć, czyli porozumienie trzech państw, które umawiały się, że gdyby doszło do konfliktu, to będą oczywiście sobie nawzajem pomagać. W odpowiedzi na ten pakt tworzył się sojusz wojskowy nazywany Trójporozumieniem albo Entantą. Trójporozumienie zostało zapoczątkowane przez układ zawarty pomiędzy Francją a Rosją w 1892 roku. Do tego układu dołączyła Wielka Brytania w roku 1904 i to porozumienie między tymi krajami nazywa się z języka francuskiego Entente Cordiale, czyli serdeczne porozumienie. I ostatnim ogniwem, ostatnim bokiem tego trójkąta jest pakt podpisany przez Wielką Brytanię i Rosję w 1907 roku. W ten sposób od 1892 do 1907 ukształtowało się trójporozumienie, czyli sojusz polityczny, wojskowy nastawiony wrogo do Trójprzymierza, czyli do państw centralnych. A na mapie wyglądało to tak: państwa centralne, czyli w centrum Europy, i Entente albo Trójporozumienie na zewnątrz. Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny było zdarzenie, które miało miejsce w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku. Wówczas to do Sarajewa, będącego pod wpływem politycznym Austro-Węgier, udał się następca tronu Austro-Węgier, arcyksiąże Franciszek Ferdynand. W tymże Sarajewie zaplanowano zamach na tą osobę. Zamach przygotowała organizacja Czarna Ręka, organizacja, która chciała niepodległości dla Serbii. I jednym z członków tej organizacji, jednym z zamachowców był Gavrilo Princip. On i jego towarzysze przygotowali się, aby uśmiercić Franciszka Ferdynanda. Ich intencją było rozpoczęcie walki o niepodległość Serbii. Serbii, która, tak jak już wspomniałem, była uzależniona politycznie od Austro-Węgier. Ten zamach się powiódł, chociaż było w tym dużo szczęścia, jeśli można mówić o szczęściu zamachowców oczywiście.
Dlatego, że pierwsza próba zamachowców zupełnie się nie udała, ale o tym powiem później. Natomiast po pierwszej próbie, którą udaremniono, zupełnie ochrona arcyksięcia, można powiedzieć, podeszła do tego niefrasobliwie, do tego, co się stało. I Gavrilo Princip, który był przekonany, że skoro pierwsza próba się nie powiodła, udał się do restauracji, żeby coś zjeść. Nagle okazało się, że Gavrilo Princip zauważył, że samochód, którym podróżował po Sarajewie arcyksiąże Franciszek Ferdinand, zawraca i tą samą drogą, którą przebył przy pierwszym zamachu, ten samochód wraca tą samą trasą. Wtedy Princip porzucił jedzenie, wybiegł na ulicę, chwycił za broń i zastrzelił Franciszka Ferdynanda, tak jak tutaj to widzimy. W pierwszej próbie rzucono bombę, która spadła zbyt blisko przed samochodem. Nie wyrządziło na wielkich szkód, natomiast kiedy Princip w drugiej próbie zdecydował się na strzał, to ten strzał okazał się być skuteczny. Tutaj widzimy zdjęcie wykonane zaraz po zamachu. To jest Princip aresztowany przez policję. 28 czerwca 1914 roku zamach w Sarajewie. W wyniku tego zamachu został zabity Franciszek Ferdynand, następca tronu Austro-Węgier. Tak wyglądało jego ubranie po zamachu. I mówi się, że ten zamach to iskra rzucona na beczkę prochu, czyli to jest bezpośrednia przyczyna wybuchu I wojny światowej. Dlaczego? Dlatego, że Austro-Węgry zażądały od Serbii zażądały spełnienia ultimatum. Ultimatum, czyli to jest takie żądanie, którego jeśli nie spełnimy, to będzie jakaś tutaj sankcja, jakaś kara, jakaś groźba. Czyli zażądano, aby wpuścić do Serbii policję austro-węgierską po to, żeby ona mogła dokonać śledztwa w sprawie zamachu. Wpuszczenie obcych służb militarnych na teren Serbii dla Serbów oznaczało utratę samodzielności. Serbowie na to się nie chcieli zgodzić. Ultimatum trwało miesiąc, czyli po upływie miesiąca karą za to, że Serbowie nie zgodzili się na spełnienie warunków ultimatum, było to, że Austro-Węgry powiedziały wojnę z Serbii. I to się stało 28 lipca 1914 roku. W wyniku tego, że w obronie Serbii wstawiła się Rosja, zobaczmy, tu mamy Serbię, Serbia zostaje zaatakowana przez Austro-Węgry, już powiedzieliśmy dlaczego, ponieważ Serbia jest to kraj słowiański i ta panslawizmu nam się powinna przypomnieć. W obronie Serbii staje Rosja, która wypowiada wojnę Austro-Węgrom. Z kolei Austro-Węgry mają przecież pakt Trójprzymierze z Niemcami, w obronie Austro-Węgier stają Prusy, a z kolei Rosja przecież jest jednym z członków Trójporozumienia, czyli Entanty, i w obronie Rosji staje Anglia i Francja. W związku z tym mamy tak zwaną reakcję łańcuchową. Po kolei wszystkie te państwa zaczęły sobie nawzajem wypowiadać wojnę i w ten sposób 1 sierpnia 1914 roku rozpoczyna się pierwsza wojna światowa. Obiecałem, że jeszcze powiem o tej pierwszej nieudanej próbie w Sarajewie zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. No to zobaczmy tego nieszczęśnika. To jest kolega Gavrilo Principa, który jako pierwszy się tutaj ujawnił. On rzucił bombę. Tak jak wspomniałem, ta bomba spadła przed samochodem, nie wyrządzając wielkich szkód. Kiedy zobaczył, że zamach się nie powiódł, chciał poknąć pigułkę z cyjankiem, ale trucizna się przeterminowała i nie zadziałała, więc pomyślał, rzucę się do rzeki, przeskoczył przez barierkę, skoczył, okazało się, że w rzece jest kilkanaście centymetrów wody. W związku z tym zamachowiec został złapany i aresztowany.